Ziemia to jest planeta, na której mieszkamy. Wy wszyscy dobrze o tym wiecie, że ona jest okrągła. Są na niej oceany i morza, które są na kuli ziemskiej, jak i okolo. Niebieskie, ślicznie. A lądy? Zielone. A my mieszkamy na lądzie czy na wodzie? Ta nasza ziemia to jest nasz dom, prawda? Tak! No właśnie. I po prostu my musimy o ten nasz dom dbać, bo gdy my go będziemy zanieczyszczać, to będzie brudno i będzie nasza ziemia za trudna, prawda? Tak! Dobra, to teraz tak. Słuchajcie, pokażę wam coś fajnego. Filip, wstawaj. Wstawaj na koło, pani Biorę. Nie, wstawaj. Wstawaj. Słuchajcie. Czyli mówimy tak, że jak nasza ziemia jest czysta, to jest fajnie. Po czym my oddychamy? Powietrzem. A jak w powietrzu będą zanieczyszczenia, to my będziemy jacy? Chorzy, prawda? A skąd te zanieczyszczenia się biorą? Właśnie. Auta jak jeżdżą, trzymaj kartkę. Dobra. Mamy też. Wstawaj, kartkę, wstawaj, tu Juli. Mamy też bardzo dużo śmieci, które lądują na wysypiskach, prawda? Wtedy jest brzydki zapach i bardzo, bardzo długo te zanieczyszczenia się w ziemi znajdują i zatruwają naszą planetę, prawda? I zobaczcie, jak na tej naszej planecie wieje wiatr i my postawimy wiatraki, to te wiatraki, jak na wietrze będą się kręcić, to one nam produkują prąd. Wiecie? Ja. Jak takie słońce świeci i promienie spadają na ziemię, to mamy bardzo dużo energii. I też możemy z niej zrobić prąd. Wiecie jak? Zaraz wam powiem, wolę wstawać do odcinka. Chodź. Są takie wielkie, o tak, trzymaj. O tak, no, wstawaj do odcinka. I jak to słońce świeci i te promienie spadną na taką wielką, czarną baterię, która się nazywa kolektor słoneczny, to wtedy ta energia tam się otrzymaj. Wiosna. Świat budzi się do życia. Pojawiają się pierwsze gwiazdki, a wraz z nimi też ostatki. Tu papierek, tam butelka, trochę dalej też pudełka. Patrzcie, a tam korek leży. Czy nie lepszy widok świeży? Bez tych wszystkich brudów, śmieci, które zaraz rozprzątają dzieci. Rzucą wszystko do kartonów. Będą opowiadać w koło, że o przyrodę zadbać trzeba, by nam rosły piękne drzewa. Buzia, słońca uśmiechnięta, patrzy na dół i co widzi? Wszystkie śmieci wnet znikają. Przedszkola tak nie lubi, kiedy ktoś swe śmieci lubi. Zamiast wyrzucać je do kosza, zbierać, segregować i urządzać, pogonicie czarownicę. Pogonicie? Jestem pewna, że tego nie potrafi. Liczę na to, że maluchy moje dzielne skóry wnet nauczą na wyjawę, jak odchodzić się z przyrodą.
Jest tam.